Dziwna jest ta kolumbijska kazeina. Zajebista to nowina. Wjeżdża nowa kazeina. Bez dodatków. Niemal czysta. Kazeina zajebista. Chapter 2, jak to się mówi, następna część. Chapter. No, dobrze nam się gada, więc drugi odcinek pewnie też poleci jak spłatka. Ja generalnie, jak już zacząłem stać na bramkach, to byłem po pierwszym cyklu, to pamiętam, więc już łapa się działa. Tam już było z 40 z hakiem. Byłem łysy, no i miałem to coś. Ja też byłem łysy i to też na swoich pierwszych bramkach też byłem łysy, ale z tą różnicą, że ja na swojej pierwszej bramce byłem naturalem jeszcze i długo potem byłem naturalem. Co prawda byłem wieprzem. No, co prawda nikt nie wierzył w to. Nie wierzyli mi. No, to wiadomo. Nie wierzyli mi, ale ja miałem taki problem, że ja miałem zawsze taką dziecięcą buźkę. Miałem mordkę, baby, wiesz. Face. No. Jak Adam miałem te 16-17 lat miałem i wiesz, i no niby miałem tutaj ten w masę, jak się to mówi. Byłem masywnym gnojem, ale miałem ten ryjek taki, widać było, że to jest mało radno, nie? No to ja miałem na odwrót, bo ja się musiałem mierzyć. Ja jestem łagodnym osobnikiem i nigdy nie nadużywałem przemocy, kiedy nie trzeba było, ale nadrabiałem mordą. Byłem łysy i wystarczy, wiesz jak to jest w naturze, widzisz typa, który jest, wygląda tak groźnie, powiedzmy sobie, tam groźną minę zrobi i ludzie tak trochę jednak zesrani chodzili, nie? Ja sobie zacierałem twarz ręce, twarz jest ważna. Bo... No ale widzisz, no ja miałem tak, że musiałem kurwa udowadniać i padłem na zajebisty pomysł. Ogolę sobie głowę na łyso, bo wszyscy mówili, że na łyso się groźnie wygląda. I co zrobiłem? Nikt mi wtedy nie powiedział, jeszcze miałem 16 lat, że warto jest sobie tą głowę, zanim sobie na łyso opierdolisz, tak tą pianką do golenia posmarować. I byś cały... No to ja wziąłem, wiesz, ciach, najtańszy pół silver za 2 złote, bo przeżyły do jakiegoś tam na Gillette Mach 3, kurwa, wydawał dychę. No i tak, kurwa, trochę szczypało, no ale jadę po tej głowie i tak, wiesz, jak papierem ściernym, nie? Pociąłem sobie kurwa całą głowę. No tak. Stary wrócił z roboty, mówi, wyglądasz kurwa jak trendowaty, nie? Gadłeś gorzej. Ty, no to się. To musiałem poczekać, aż się to. Tam mam ciemne włosy, więc ponad tydzień to zarastało. Te rany, te sznity. Wojtek mądrany. W ogóle stary wyszedł ze mną z domu. Cały się pochlastałem. Ale mimo wszystko wyglądałem groźnie. No zwłaszcza stałem ryjem pociętym, to już jeszcze gorzej, no pewnie. Nie? Ale nie, potem zostałem jakiś tam czas przytem, tylko już po prostu nie ufałem sobie na tyle, żeby golić się na łyso samemu, więc goliłem się u fryzjera na łyso. No i faktycznie, jak się tam powiedział, procent jakby to powiedzieć, groźności wzrastał, tak. No ale oczywiście, ja też bazowałem na tym, że ja byłem leserem na tych bramkach, ja człowieku robiłem wszystko, żeby nie pracować. Ja w tamtych czasach byłem typowym ulańcem. Świńska masa, rozumiecie? Mas Gainer 2000 i jedziemy pod korek, nie? 4 razy dziennie. Nawet jest to zdjęcie z moim Mercedesem z bramki, znaczy z moim... Jest takie coś. Z brązowym Mercedes i stoi panisko, rozumiesz, w takiej stylówce. Nie byłeś taki gruby, kurwa. W takiej stylówce, że to po prostu jest człowieku, nie wiem, nie będę tutaj jakiś... Nie byłeś aż taki gruby, nie byłeś aż taki gruby, ja byłem kiedyś grubszy. No ale ja wtedy byłem no, typową parówką, chłopie. No i ten, i wtedy, chłopie, jakby istniał gang ulanych, to ja bym rządził. Ja bym był szefem. Słuchaj, u nas był takie nasze, nie u nas, ale w naszym mieście był na bramce chłopak, który ważył kurwa 220 kg. Rozumiesz to? Na nim sobie parę osób za mało nadgarstek, kurwa, tego, rozumiesz. Zajebali mu na schaby i się chowały się ręce, nie? Ale to trzeba się urodzić. Przecież taką mu rękę wciągnąć brzuchem. Tylko musisz na schabę, a on ci brzuchem doło chciał ujebał. Ale wiesz, że ja też miałem kolegów bramkarzy, którzy byli, powiedz sobie, mieli 1,90 m, ale ważyli po 160-170 kg. Ale to, wiesz, ja wychodzę z założenia, że już taką wagę mieć, to już tej siły trzeba mieć. Co to jest za sztuka mieć kurwa 200 kg wagi ale i ponad 200 kg? Ale jak on się rozbujał, ten chłop, to on nic nie potrzebował, rozumiesz? Dopóki go tam gdzieś nie zabiegał, albo go nie przycelował, nie? We czterego kurwa ze schodów zrzucić? No, więc właśnie, no. To pół kubu jest. I on wyjebany sobie siedział i praktycznie, wiesz, miał kontrolę nad wszystkim, nie? Natomiast... A dytka już nie widział. No. No to już... Nie, to już był drugi stopień otyłości.
jak z góry nie widzisz. Nie, no. Nie, to już nawet ja bym tak nie chciał. Ale ja byłem zaczarowany już wtedy kulturystyką, rozumiesz, tu dieta, coś, ściemniałem z tymi posiłkami. Jak miałeś żarciem? Jak miałeś żarciem? Jak miałem żarciem? No, musiałem ja wyleciałem parę razy z roboty, mimo że nigdy nie byłem stricte, wiesz, kulturystą, ale ja starałem się regularnie jeść, ja wyleciałem parę razy z roboty za jedzenie. No. Mi ucinali czasami, że się opierdalam, bo za długo przesiaduję na szatni z tym pudełkiem. Ale wiadomo, oni byli dużo starsi, moi koledzy, z których w ogóle serdecznie pozdrawiam z tamtych czasów z bramek, ale wiadomo, no, że oni mnie wykorzystywali tam poniekąd, nie? I mnie ciupali, jak coś było. A dwa, to zawsze w tamtych czasach moją dziewczyną była kelnerka z tamtej knajpy. A że przez te parę lat... Niezależnie od tego, ile było tych knajp. Nie, na odwrót, ile było tych kelnerek. No, w każdym razie, jak tam pracowałem, to przez ten czas miałem trzy laski stałe, które pracowały tam, no wiesz, no z jedną już schodziłem, później się rozchodziłem, poznawałem drugą i tak dalej. No tak. I człowieku, gdzie tylko mogłem, to zawijałem do niej albo na dół, na zmywak, bo one tam myły te, wiesz, szklanki i tak dalej, no. albo gdzieś tam z nią, wiesz, z przyczajki tutaj coś tam. I miałem za to też mega zjeby, bo wiesz, za dużo czasu przecież spędzałem z dziewczyną. Dziewczyny mnie akurat, znaczy to źle zabrzmi, że gdybym miał do wyboru, mam 15 minut. Mam 15 minut i mogę w tym czasie jakąś panienkę zrobić, no. Albo i zjeść posiłek. Posiłek. To zawsze z nim posiłek. No ja miałem to samo. Ja na przykład miałem tak, że były kluby, w których no, stało się, nie wiem, po nawet 11-12 godzin i szef sobie po prostu o tak wymyślił, że nie będziecie u mnie w robocie jeść. U mnie w robocie kurwa się nie je. A ja pamiętam zawsze, bo... Chciałbyś zawsze chopał dużego na bramce, masz wyglądać, być dużym koniem, ale masz tą wagę mieć kurwa z powietrza. No tak. Nie ma jedzenia na bramce 12 godzin. Ja kitrałem się nieraz po kiblach nawet z jedzeniem i wiesz, i na przykład była sytuacja, że mój kumple, tak zwani kumple, o Wojtek, ty to taki jesteś kurwa konsekwentny, ty taki w ogóle jesteś upór w dążeniu do celu i tak dalej, a potem szli, wiesz, jadł kurwa, no nie, donosili na mnie, uprzejmie donoszę. Ale mnie też podpierdalali, bo ja na przykład szedłem sobie, bo to były trzy poziomy tych baletów, wszedłem sobie na dół, no. Bo tam była taka muzyczka, powiedzmy sobie, jakieś flamenco, czy R&B, jakieś polskie hity i na przykład tam miała zmianę wtedy moja jakaś dziewczyna i ja z nią siedziałem na tak zwanym zmywaku. Wiesz, ściemniałem, nie? I przez ten zmywak miał tą, takie okienko, przez które się tackę wkładało, no. Rozumiesz? No jak to w knajpach, nie? To ja mam do tej pory ryj jednego z tych najstarszych ochroniarzy, jak on tam za każdym razem zaglądał, mówi, młody kurwa, do góry, weź się do roboty, nie? I mnie za fraki zawsze stamtąd wyciągali, ja tam jeszcze chodziłem sobie papierosy popalić, nie? No i jak tylko była możliwość, to zwiewałem tam na dół sobie posiedzieć z dziewuchą, nie? No, ja się opierdzielałem na tych bramkach, ale jak była afera jakaś, no to trzeba było iść, no. Wiesz, kiedy była afera u mnie? Jak zaczynałem jeść? No. Nic się kurwa nie dzieje przez 3 godziny. Tak. Możesz spać, nic się nie dzieje. No, ja nagle nie bierzesz kurwa pojemniczek, no. Pierwsze okęsa od razu tak. Się napierdalają. Już tak. Nie. No, no już. Akurat ktoś komuś wtedy je mnie. No, ale to trzeba było się. Szkło się potuczyło. Akurat wtedy, gdybym nie jadł całą noc, śmiałem zawsze, że jakbym całą noc nie jadł, to by się nie zjedziało. To po prostu było takie fatum, że jak brałeś widelec, to zaraz coś się działo złego. A wiesz, że nie ma nic gorszego niż stres w trakcie posiłku. No. I też raz, że nie masz przyjemności z tego posiłku, no, tak. A dwa, że kurwa, no tam ramienie się wtedy psuje. Nie wolno się w trakcie posiłku już bulwersować, nie? No. Zasada. A ja potem ci powiem parę już tam moich ostatnich lat staję na bramce, to ja po prostu miałem takiego fajnego pastucha. No, ale ja to też się już zmieniało, że już się zaczynali ze mną dzielić szatnią na przykład, wiesz, pod koniec, tak? No. No, albo ja na przykład dzisiaj stałem sam na szatni i wszystko było moje, nie? No. Rozumiesz, takie, tam była też taka hierarchia, nie? Tylko, że oni byli 10 lat starsi ode mnie, jak ja zaczynałem. Ja miałem 20, oni mieli tam ponad 30 lat wtedy, chłopaki, z którymi byłem. I nigdy nie zapomnę też kolegi Zbysia, który chyba miał wtedy już po 40, był ekskulturystą. Chłopie, kurczak z ryżem nawet w Wigilię. Taki typ. No, zajarany, jeśli chodzi o, jak się nie mylę, wojska jakieś takie włoskie, jakieś takie strategie, no jebnięty na punkcie, rozumiesz, wojny. I pamiętam, jak koleś z klamką do niego wyskoczył. Nigdy nie zapomnę, nie? Do Zbycha. I tak mu przycelował tą klamką przed ryjem, a on normalnie powiedział, co ty tu odpierdalasz? I sobie tą klamkę tak wykręcił przy nim, no chłopie, zimna krew. Ja nie wiem, czy on był tak głupi,
po prostu, że on nie czuł zagrożenia, czy miał... Może to już widział. Tak, no ja na to patrzyłem, mówię, takim był psychologiem może. No. I ze Zbysiem, jak do Zbysia się podeszło, żeby z nim porozmawiać, to on ci przewijał strategię, wiesz, Hannibala, człowieku, jakiegoś Aleksandra Wielkiego, taki typ, nie? Siłka, kurczak z ryżem, żeby było z szatni dużo pieniążków. No, a jak ktoś do niego podchodził, to... No właśnie, u nas nigdy nie było tego szatni. Zawsze szatnia była dla klubu. Nigdy, znaczy, no, z tego co ja stałem, no nie? Niestety nie mieliśmy dostępu do pieniędzy. Z szatni, bo gdybyśmy mieli, to ja bym był najbardziej ambitnym. No, byśmy tam szatniarzem. Dobrze, tam na tej szatni szło. Ja oczywiście dostawałem zlewki, ale zawsze tam stówkę na przykład mi rzucali, a oni no to... Nie, rozumiesz? No tam po 2,5 stówy czasami za soboty się brało, więc to były te. To były na mało lata zajebiste pieniądze. To można robić. Zajebiste pieniądze wtedy były. Dla mnie. A co ja tam miałem mówić odnośnie kontuzji, kurwa, na bramce? No. Ja miałem zawsze takie szczęście, że jak była jakaś ważna bramka na przykład, nie, to zdarzyło mi się i z kontuzją. Na przykład podrgałem biceps, już opowiadałem o tym kiedyś, przed Sylwestrem w Świętuchowicach. Pamiętam, był Sylwester w Świętuchowicach. I tam była zamknięta impreza dwóch kolegów, znaczy ja i kolega staliśmy. I modliłem się, kurwa, tylko żeby całą noc, żeby nic się nie działo, bo ja pojechałem z tym bicepsem potarganym. Całą noc nic się, kurwa, nie działo. Mimo, że tam była połowa bojówki pewnego klubu, ale kulturka, tam już poszczali sobie petardami, byli ze swoimi dziewczynami, nawet tam nas zapraszali do stołu. Wszystko fajnie. O godzinie 5 rano któremuś tam powiedział o jedną osobę za dużo. I się odpali. I się zaczęli wszyscy z wszystkimi napierdalać. Wszyscy, nie? Wszyscy z wszystkimi, jak na westernach, kurwa. Nie, to jest, no. A ja myślałem tylko o tej ręce, tak, kurwa, tak, żeby tylko mnie nikt nie pierdol. Tak. Jak rozdzielałem, no, to tylko tą ręką, tu wolałem, wiesz, po mnie nazbierać, żeby tylko nic się nie stało z tą ręką. I miałem takie sytuacje właśnie parę, że pojechałem z kontuzją i byłem po prostu nieskuteczny. I dostałem opierdol, że Wojtek, jesteś, kurwa, leń i walisz fuja, a ja po prostu bałem się o kontuzję, no nie? Chłopi, raz pamiętam. Ale oni czasami myśleli, że my jesteśmy supermenami, chłopie, że tak, my sobie, że my ogarniemy... I ty po to na siłownię chodzisz, żeby cię trzech gości pod pachą wyniósł. Dokładnie. Ja raz pamiętam, miałem dwójkę potarganą lekko i była akurat za dyma, gościu dostał na łeb, dzwonek mi pod nogami ze mną. No mówię, kurwa, nie będę go zbierał, bo się przecież schylę, a to jest potargane, ta dwójka. No tak, to stoję nad nim, mówię, kurwa, czekam. Co to zrobić, nie? No i do radia, no, że panowie, gości pod nogami, dla mnie nie za bardzo go jestem w stanie tamten, nie? A na chuj ty tych kilogramów, tyle bierz go, kurwa, na barana, nie? Wiesz, no i chuj, no i staję. No mówię, przecież nie będę schylał, bo potargam bardziej to, nie? No i jak to było u ciebie? Znaczy, wiesz, no, miałem paniczny strach przed tym, że mi się właśnie pogłębi, no, kontuzja, tak, na bramce. Za 150 to ty, potargać sobie jeszcze bardziej mięsień, czy tam urwać ścięgno. No dramat. Ja jeszcze pamiętam, że się grubo ubierałem, zakładałem dodatkowo polar z napisem ochrona. Żeby być większym. Nawet nie o to chodzi, bo ja tak dbałem wtedy o siebie, żeby nic mnie tam nie przewiało, a czasami, wiesz, jakby było otwarte były, to ja myślałem... Jak się wprowadzało, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz. Ja zawsze w polarze, człowieku, kurwa, chuj, że 3 kilo lżejszy byłem po każdym, rozumiesz, po każdym staniu na bramce, bo taki to znany chuj, potem, ale nie. Już wolę na tej selekcji było najgorzej. Ale wrzucimy to zdjęcie, jak stałem na bramce z napisem ochrona. Damy na nagłówek, będzie beka, bo nawet wiem, gdzie ono jest. Ale ja też pamiętam, bo to były moje pierwsze starty w kulturystyce i ja, wiesz, nie wiedziałem, że trzeba na jeden dzień przed startem spać w domu. I szedłem na bramkę. Rozumiesz? I cała forma mi na tej bramce uciekała w nocy, bo już były, ale nie, też nie zapomnę takich, wiesz, sytuacji, jak mi pierwszy raz trener pokładał ładowanie, no, na przykład, nie? Węglowodanami, żeby się napełnić. No i ja wjeżdżałem na tą, powiedzmy sobie, w piątek, w sobotę miałem start gdzieś w Szczegomiu, w piątek wjeżdżałem tam do siebie, do klubu i koleż, wiesz, i szedłem na zmywak na piętrze zerowym, to był wielki zmywak, tam wszystkie były zawsze kelnerki i one miały tam ogromne lustro. I ja pamiętam, że każdej tej kelnerce i każdych, bo tam ziomeczków miałem tyle, koszulka, mówię, patrz, co się dzieje, kurwa, rozumiesz, i się tam przypinałem, bo pierwszy raz to widziałem, no pamiętam to jak dzisiaj, i tam wszystko rosło i tak dalej, chłopie, się budzę na następny dzień. No, nie ma, tego nie nic, ma. Nic, śmiech, no po prostu śmiech na sali, no, tak, no, ja flak to człowieku samo, zajechany, ja byś... Nie odeśpisz, kurwa, to no, jesteś, ja też, no, ja później nie... rozwijałem na tego nigdy wagi, tak naprawdę, ale jak wrócisz z bramki,
nie odeśpisz, nawet jak tam potem te parę, 5-6 godzin pośpisz, to jednak masz ten rytm dobowy zaburzony, wstajesz rano i nie ma tego naładowania. Tak. Ja pamiętam tak. Jesteś płaski, no? Jesteś płaski, wyrąbany. Ja pamiętam zawsze takie dwie sytuacje. Jak już wiesz, wracałem do domu, wsiadałem, wtedy jeździłem golfem na początku, miałem golfa dwójkę. Wsiadałem do tego golfiaka, jechałem na chatę i na Śródmieściu, jak mieszkałem jeszcze, bo się wyprowadziłem niedawno, miałem drzwi, które były z szyby. I zawsze się w tą szybę chwilowo gapiłem i widziałem, człowieku, trupa, kurwa, trupa po 6 czy tam 8 godzinach stania, byłem tak zajechany, a jeszcze w tamtych czasach paliłem fajki, nie? I pamiętam to właśnie jak dziś, nie? I jeszcze druga rzecz, jak się zasypiało po tych bramkach i w uszach. Tak, nie, nie. Tak. Tragedia, albo pisk w uszach. A propos tego, co powiedziałeś z tym autem, nie? Miałem, ma to dużo osób. To jest jakiś syndrom, kurwa, zakopciło, ale to nie ode mnie, tylko z auta, w niebie, od zawiecznej. Że jak jest szyba, to podobno jeżeli nie przejrzysz się, nie przypniesz się w szybie, to nie traktujesz tego poważnie, tego sportu, nie? No, coś jest takiego. Ale miałem kolegę, najlepiej przejrzeć, który, kurwa, potrafił stać minutę. Zwłaszcza jak był taki bardzo, to on się potrafił rozebrać, kurwa, na ulicy, w październiku i wiesz, i pouzdał robić. I raz miał ciemne auto było. W aucie fajnie wyglądasz. Tak, ale był ciemna szyba, że nie było w ogóle widać, czy tam ktoś jest. Koleś koszulkę zdjął i się pręży, a gościu mu otwiera szybę. Dzień dobry. I się, kurwa, puka w łeb, no nie? No. No ja. Też taki kolega. Ale tacy koledzy, właśnie powiem ci wszyscy ładni, tacy zadbani, ładni, to oni na bramkę, powiem ci, że tak nawiązując do bramek, to się nie dawali za bardzo. Ja miałem na bramce tak, że jeden chłopak był z Ukrainy i był po samoobronie, a drugi był akademickim mistrzem Polski w judo. No i był jeszcze Zbysiu, który się niczego nie bał, był nieśmiertelny. I to była ekipa, która naprawdę tam ogarniała z dobre 10 lat to właśnie tą największą bramkę. Klamki. Tak, jeszcze Zbyszek, to był najstarszy. Klamki, no. No, więc tam była taka ekipa, wiesz, gości, którzy znali się na tym i też to byli goście ostrożni, którzy tylko wtedy, kiedy trzeba było, nie? No. Ja przy nich wypadałem blado, jeśli chodzi o umiejętności, no ale... No po co? Bo tak wiesz, na zdrowy rozum. Po co, kurwa? Po chuj się wykazywać za 150 zł? Co, że się świnie będą, kurwa? Szczerze, patrzcie, jak mu to jebał. Patrzcie, jak tam daleko poleciał, kurwa. Przecież to tak nie działa, no nie? Wiadomo, że samiec alfa w przyrodzie zawsze będzie imponował, no ale bez przesady. Za 150 zł kogoś tam, wiesz, sprać no za to, że przybił łodzia. Ale za 170 to już bym stał. Słuchaj, ale ilu miałeś takich kolegów, że o, przybił gwoździe, od razu go, kurwa, nie? No, za nogi, za ręce, wpierdol, nie? Deska, idę zrobić obchód po kiblach, kurwa. Patrzysz, koleś najebany, no do pisuara nie trafił, no zdarza się. No trudno, to chyba mogę. No kurwa, od razu go, wiesz, trzeba ładować, bo no, to tak nie może być, nie? Znam taki. A ja miałem raz sytuację przy... Ja byłem właśnie wyrozumiały, bo nie wiem, czy to opowiadałem kiedyś, tam był taki klub daleko, że właśnie w drugą stronę, nie? Często szefowie, o dziwo, woleli takich, kurwa, nadgorliwców, bo przynajmniej mu zależało na jego pieniądzach, żeby, wiesz, starał się o swoje wynagrodzenie, a nie walił w chuj. Ja na przykład miałem sytuację odnośnie pisuaru, że stoi sobie pan przy pisuarze, koło niego stoi drugi pan przy pisuarze i leją. No i nie wiem, o co tam chodziło, ale tam się działa chyba jakaś tam awantura, sprzeczka. Ten jeden pan tak się obejrzał. No. Żeby, kurwa, obczaić, nie? I leje na tego drugiego. Rozumiesz to? Zdarza się. A ten drugi mówi, ja już stoję w gotowości, zaraz się będą napierdalać, nie? A on mówi, ten, który był lany. Przepraszam bardzo. Tak myślałem. Dlaczego pan na mnie sika, nie? On tak... Przepraszam, przepraszam najmocniej. I leje dalej, nie? Potem sobie podali przeboiste piątki, uściskali się, ulał mu całe gacie, kurwa, nawet nie umiem to patrzeć, nie? Chłopie, to ja nie wiem, on chyba też Ksanax ma, dobra. Stary, ja miałem przejebane o to, że nie zareagowałem. No, no tak. Ale co mnie, kurwa, co mi przeszkadza? Dogadali się przecież. Co mi przeszkadza, tak ładnie, pokojowo rozegrali to, co mi to przeszkadza, że chłopu nie przeszkadza, że dostał ojściany, nie? To, że potem musieli klub opuścić, to jest swoją drogą, ale jak można było nie zareagować? Nie wiem, może ja mam taką naturę po prostu, że lubię się opierdalać. No nic. No ale wiesz, ale no, do tego chciałem właśnie dojść, że nadgorliwi często mieli jakby przywileje i byli bardziej lubiani przez szefów klubów niż ci tacy nie do końca ochoczo reagujący, nie?
Z drugiej strony, kto normalny by chciał wynosić, kurwa, pod pachą dwóch ojszanych gości. Ojszczanych. Nie, no jak ojszczanych, to trzeba powiedzieć po polsku ojszczanych. Oni byli osikani, byli ojszczani, kurwa. No dobra, no taki mały epizod. Patrz, ktoś tam nas ogląda, kurwa. Albo wydawało mi się. Kamerują. Tak. No. Będzie no, przed premiera będzie na YouTubie. Dobra, słyszeliście też kawałeczek mojej historii. Musimy to zakończyć. Ja byłem na spowiedzi Wojtka. Michał nie może powiedzieć więcej, bo by poszedł do więzienia. Tyle tego było. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jest, śpi, powtórz. KFD wjeżdża na teren, jest, masa jest, kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój.